Zaczynamy. Proszę Państwa, wracamy dzisiaj do mojej ulubionej książki, które wydaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, czyli do pamiętnika Alonso Contrerasa. I chciałem wskazać na pewien taki dość charakterystyczny epizod, który on tutaj opisuje i który dotyczy werbunku. Ponieważ werbunek to jest coś, co mnie interesuje, bo po pierwsze uniknąłem werbunku, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Po drugie, no, są stałe metody werbowania ludzi i one nie są miłe ani przyjemne, bo niech się nikomu nie wydaje, że werbunek dobrowolny to jest jakaś bezstresowa sytuacja. No i przeprowadzenie werbunku w pewnych okolicznościach jest niesłychanie trudne, a to z tego względu, że ludzie nie chcą służyć w wojsku, nie chcą ryzykować życia, nawet jeżeli im się płaci. I myślę, że to jest objawem poważnego kryzysu państwa. Tutaj od razu zaraz myśli słuchaczy i oglądających poszybują ku Ukrainie i kłopotom z werbunkiem młodych ludzi do Legionu Ukraińskiego w Polsce. Ale ja będę mówił o Hiszpanii XVII-wiecznej i jej kłopotach. Z czym się wiążą kłopoty werbunkowe, proszę państwa? Z demografią. To trzeba sobie powiedzieć wprost, z demografią oraz z niejednolitą strukturą organizacyjną i etniczną państwa. Jeżeli sobie porównamy, ja może przypomnę, to jest Contreras, świetna okładka. Jeżeli sobie porównamy, jak wyglądało Imperium Hiszpańskie w XVII wieku i jego największy wróg Francja, to teoretycznie wszystko przemawia na korzyść Hiszpanii. Olbrzymie tereny. Na Morzu Śródziemnym, Sycylia, południowe Włochy, to wszystko są tereny hiszpańskie. Do tego sojusze z potęgami morskimi, takimi jak Wenecja, poparcie papieża. Co mieli Francuzi? No, problematycznego bardzo sojusznika w postaci sułtana, który traktował ich tak, jak ich traktował, czyli jak sprzątaczy gdzieś tam na odległych obszarach, którzy mają dla niego załatwiać różne rzeczy, i Szwedów, którzy pustoszyli północną Europę, ale w żaden sposób nie byli w stanie wypłynąć poza Bałtyk, żeby tam załatwiać jakieś francuskie interesy. Więc wszystko przemawiało na korzyść Hiszpanii. A jednak, prawda? A jednak, demografia nie przemawia na korzyść Hiszpanii, dlatego że tak olbrzymi teren, imperium, w którym nie zachodzi słońce, potrzebuje ludzi. I kiedy, proszę Państwa, rozpoczął się podbój Ameryki i Hiszpanie na dobre zaczęli emigrować za ocean, okazało się, że nie ma komu nie tylko robić w Hiszpanii, ale też służyć. Rozpoczęły się kłopoty werbunkowe, dlatego że populacja kraju skokowo zmalała. Ja nie chcę tutaj powtarzać danych, bo nie wiem, czy one są prawdziwe, ale tak na próbę. Podczas gdy Francja, jednolita etnicznie, podporządkowana królowi, wierząca w tego króla, i gotowa popierać jego politykę, choćby nie wiem co, liczyła sobie 16 milionów ludzi, no to Hiszpania, która musiała pilnować samej Hiszpanii, Portugalii, Flandrii, toczyć wojnę w Niderlandach, toczyć wojnę na Morzu Śródziemnym z Turkami i jeszcze obsługiwać tereny zamorskie, liczyła sobie 6 milionów ludzi. Ja nie jestem przekonany do tych liczb, od razu mówię. Być może chodzi o to, że po wielkiej emigracji, w cudzysłowie, po odkryciu i rozpoczęciu eksploatacji Ameryk, po prostu większość Hiszpanów wyjechała. A ci, co zostali w kraju, no to była populacja 6-milionowa. No ale i tak wskazuje to na tragiczną zupełnie przepaść. Nie do zasypania. Dlatego też Hiszpanie na gwałt poszukiwali sojuszników, którzy mogliby w ich planach politycznych posłużyć do odwrócenia tej sytuacji. No jak już mówiliśmy wielokrotnie, takim sojusznikiem była jedynie Polska. Tylko ona się liczyła. Dlaczego tak się nie stało, to wszyscy wiemy. Dlaczego nie doszło do pogłębienia tego sojuszu, bo do zadzierzgnięcia doszło.
Proszę Państwa, tutaj mamy piękną taką scenę. Alonso Contreras zostaje wyznaczony przez króla do werbowania ludzi na okręty mające płynąć do Gwatemali, mające płynąć za ocean. To nie jest prosta sprawa, bo nikt nie chce służyć. No więc Alonso robi to, co robili wszyscy werbownicy, jak świat światem, czyli upija jakichś biednych frajerów, zaciąga ich na statek, a tam trzyma pod strażą, albo werbuje takich, którzy się godzą na to, żeby służyć na okrętach jego królewskiej mości, ale kiedy się już na tych okrętach znajdą, zaczynają na nich, ponieważ przestrzeń jest zamknięta, oni są najemnikami, dysponują bronią i doświadczeniem bojowym, zaczynają ustawiać sprawy po swojemu. Czyli no, mamy tak wskazane wyraźnie dwa rodzaje niebezpieczeństw. Po pierwsze, że się zwerbuje ludzi, którzy się do wojny nie nadają i oni przy pierwszej okazji albo uciekną, albo dadzą się zabić i do niczego się nie przydadzą. A druga kwestia, no to jest kwestia, że się zatrudni bandytów i oni ustawią sprawy po swojemu, tak? I pan dowódca z królewskim glejtem będzie miał do wyboru albo wylądować na dnie morza, albo posłuchać, co panowie bandyci mają do zaproponowania w kwestii prowadzenia wojny pod królewskimi sztandarami. No do takich sytuacji nie można dopuścić, dlatego właśnie to Alonso Contreras został królewskim werbownikiem, a nie ktoś inny. Jak on sobie z tym poradził? No bardzo prosto, no, starą metodą. Najpierw obserwował przez dłuższy czas, jak kształtują się hierarchie w tej grupie, którą udało mu się ściągnąć na okręt. Kiedy już wszyscy po wielokroć wskazali na przywódcę, Alonso Contreras ściągnął go potajemnie na ląd. Tam awansował na sierżanta, wręczył mu stosowny patent, przywiózł go z powrotem na statek i uczynił swoim pełnomocnikiem. Kiedy kolejny w hierarchii bandyta zaczął się, przepraszam za kolokwializm, rzucać, Alonso Contreras zarżnął go na oczach pozostałej bandy i w ten sposób ustawił sytuację po swojemu. I to nie jest to, co ja tutaj mówię, ze wskazaniem na gradację i na hierarchię, jak należy robić. To nie jest jakiś przypadek albo że ktoś sobie wymyślił. Nie, to jest wręcz instrukcja. Tak należy robić. Jeżeli ktoś chce zyskać posłuch w grupie ludzi systemowo niesubordynowanych, powinien najpierw znaleźć tam sojusznika albo zmusić kogoś do tego, żeby był jego sojusznikiem, a tego, który się przeciwko tej sytuacji buntuje, zamordować na oczach pozostałych. No, taki pomysł. Mam nadzieję, że nigdy nie zostanę werbownikiem, nigdy nie będę musiał dowodzić żadną grupą ludzi w sytuacjach naprawdę ekstremalnych, krytycznych i wymagających zaangażowania no, takiego fizycznego, bo się do tego nie nadaje. Jestem wydawcą książek, przypominam. Proszę Państwa, to jest jeden z wielu, ja nienawidzę tego słowa, ale powiem, smaczków. Ach, smaczki. Ach. To jest jeden z wielu smaczków, które się w tej książce znajdują i świadczą o jej wartości oraz jakości dokumentacyjnej. To znaczy nikt nie ma wątpliwości, że to, co napisał Contreras, to prawda. Tak po prostu było. Proszę Państwa, epizod zamorski, w którym brał udział Alonso Contreras, no właśnie był tylko epizodem. On się głównie trzymał Morza Śródziemnego, ale do szczegółów tego epizodu jeszcze dojdziemy tylko w następnym odcinku, w następnym kawałku. Ja zaś szczerze Państwu tę książkę polecam, jak również polecam analizowanie tego rodzaju postaw i analizowanie tego rodzaju sytuacji, bo one się czasem przydają. One się czasem przydają. W korporacjach na przykład. I generalnie w pracy. To jest rzecz, jak dyscyplinować ludzi. Są różne szkolenia z tego tytułu czynione, ludzie za to płacą, wynajmuje się trenerów, prawda, do prowadzenia tych szkoleń, entuzjastów rozmaitych, którzy mówią, odgrywają scenki, co robić, jak robić. Tu macie Państwo scenkę, jak robić. I ona jest powszechnie obowiązująca, mam wrażenie. Także jeszcze raz, serdecznie polecam. Alonso Contreras, pamiętnik kawalera zakonu
świętego Jana. A na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.